Dzień dobry, witajcie. No teraz takie czasy są, że na zajęcia przychodzi tylko papieros. Ja mu oczywiście sprawdzam listę obecności. Papieros jest. No, tylko teraz wytrzymaj kilka minut, żebyś mi się tu nie rozproszył za bardzo, nie zwiał, nie poszedł do toalety, sami wiecie jak to jest. No i kiedy tak sobie siedzimy, no ja i papieros, przypomina mi się zdanie ze świętego Augustyna. Nie wychodź na świat, wróć do samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. Otóż ja teraz tego papierosa, znaczy częściowo przynajmniej, że się tak wyrażę, jego zwiewną esencję, zapraszam do mojego wnętrza w poszukiwaniu tej prawdy. On tam teraz sobie sprawdza tę prawdę w moim wnętrzu i wychodzi na zewnątrz. No i ja go obserwuję, jakaż to ta prawda we mnie nie jest. No dobra, ale wróćmy do świętego Augustyna. Jeżeli prawda mieszka w człowieku, to w człowieku mieszka Bóg, bo to on jest prawdą. Zobaczcie, taki papieros powstał z nicości, tak? Jest stworzony z dwutlenku węgla, ziemi, słońca, wody, kilku substancji smolistych. Sam z siebie jest tylko zwitkiem zeschłych liści. Ale w moim ręku on staje się czymś więcej. On osiąga swój sens. Przecież papieros sam nie wie, jaki jest jego sens. Siedzi sobie w parce z innymi papierosami, ma dość słabe rozeznanie. Jemu się wydaje, że ta zatłoczona paczka jest najlepszym, co go może spotkać. Że gdyby miał rozum, to by wiedział, że sam z siebie by nie powstał, tak? I że cel jego istnienia zależy ode mnie. Papieros nie ogarnia swojego losu. I podobnie jest z człowiekiem. Zobaczcie, ten papieros oddala się ode mnie. Leci sobie w którąś stronę. Marnuje swoje istnienie. Rozprasza się, ginie. Zamienia się w nicość, znika. I podobnie człowiek, kiedy dobrowolnie odwraca się od Boga, no to błądzi. Właśnie na tym polega grzech. Zło i grzech polegają na tym, że zwracamy się w stronę nicości, w stronę bez sensu. Czyli zło dla świętego Augustyna jest brakiem dobra, tak? Czyli właśnie takim leceniem w bok, że się tak wyrażę. Zobaczcie, jak mi jakiś papieros wypadnie z paczki, tak? I zleci na ziemię, to cały na zmarnowanie idzie, to jest złe, to mi psuje ład. A oczywiście mogę się jeszcze schylić i go podnieść, jeżeli się zlituje, ale papieros sam z siebie się nie podniesie. I żeby było jasne, ja zła dla tego papierosa, co wypadł z paczki, ja go nie stwarzam, ja go tylko dopuszczam. O? Przecież może się tak wydarzyć, że jakiś papieros mi wyleci, prawda? I że nie będzie mi się chciało go podnieść. No ale jak papieros nie poświęca się zadaniu, któremu przeznaczyłem, tylko woli sam coś kombinować, no to wolna wola, właśnie, wolna wola. Także zło dla mojego papierosa jest brakiem dobra, tak? Czyli brakiem tego, po co ja go tutaj na tym świecie potrzebuję. Zobaczcie, jak on się wypala, staje się coraz krótszy. Boi się tego, może nawet myśli, że to jest złe. Ale gdyby się nie spalał, to by się ze mną nie zjednoczył. Pozostałby bezsensownym śmieciem. Właśnie tylko w tym spalaniu się, w swoim krótkim życiu, staje się czymś, co wypełnia mój plan. Tak więc zło jest brakiem dobra, a świat jest pełen boskich śladów, na przykład filtr. Bo po co on by był, jeżeli nie dla mnie, prawda? Więc są znaki. A jeszcze na koniec. Papieros w pewnym sensie ma nieśmiertelną duszę, która dzięki mnie ulatuje. A ulatując rozumie wtedy swoje uczestnictwo w porządku wieczności. No to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce na kolejnej lekcji. Pa. Thank you.